Dzisiejszy temat, czyli sprzedaż w e-commerce w bardzo specyficznym obszarze, czyli obszarze telemarketingu. Ja chciałbym zapytać, kto z Was na sali ma wykształcenie prawnicze, jest prawnikiem albo się przygotowuje? To by mi pomogło się troszeczkę zorientować, jak głęboko wchodzić w dany temat. Więc jeżeli chcecie się przyznać, ilu na sali mamy prawników? Niewielu. Okej, dobra. Dziękuję za ujawnienie się. 25 grudnia 2014 roku. Tak się składa, że przez niemal cały 2014 rok miałem okazję uczestniczyć w pracach legislacyjnych, które prowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości i ono doprowadziło do tego, że wprowadzono nową ustawę o prawach konsumenta. Czyli coś, co każdego z nas dotyczy, bo zakładam, że większość z Was, jak nie wszyscy, kupowali lub kupujecie w dalszym ciągu coś w internecie. Ale nie o tym, bo o prawach konsumenta to nie 20 minut, a można mówić cały dzień. Przy okazji tej zmiany miał się skończyć w Polsce telemarketing. Czyli wszelkiego rodzaju telefony, zimne telefony, polegające na tym, że ktoś nas chce zaprosić na pokaz garnków, sprzedać pościel, wcisnąć ubezpieczenie lub jakiś produkt finansowy, to się miało skończyć wraz z tą datą. Co jest w ogóle ciekawe od kuchni i pokazuje troszeczkę sposób tworzenia prawa w Polsce również w roku 2014. Te przepisy, o których powiem, w zasadzie jeden przepis, on nie był konsultowany w ramach konsultacji społecznych, to była tak zwana wrzutka na sam koniec, wtedy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, bo tak się nazywało, dokonało takiej maleńkiej zmiany. Ale od samego początku. To, o czym powiedział już Maciek dzisiaj, jak wiecie, żeby wysłać komuś mailing lub SMS-a, musimy od niego uzyskać zgodę. Tak w bardzo dużym skrócie. Jest to jakiś kanał komunikacji wykorzystywanej w e-commerce. Czy przed 25 grudnia 2014 roku dzwoniono do nas? No oczywiście, że dzwoniono. Jak najbardziej takie telefony się zdarzały i były przepisy, które to regulowały. Generalnie zakładam, że większość z nas występujemy jako konsumenci. Czasami jesteśmy przedsiębiorcami, ale w większości przypadków jesteśmy po prostu konsumentami, takim Michałem Kluską, który chce sobie kupić nową parę butów. I przed tą datą magiczną do mnie można było zadzwonić tylko za uprzednią zgodą, jeżeli chciano mi coś sprzedać. A tak poza tym to zakazane było wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących. Czyli automatów, które wybierały numer i w trakcie tej rozmowy były puszczane z góry przygotowane nagrania. Czyli były przepisy, które chroniły naszą prywatność, chroniły nas przed tym, żebyśmy takiej komunikacji zbyt wiele nie dostawali. Co się stało wraz z tą magiczną datą na koniec 2014 roku? A to się stało, że tego przepisu już nie ma. Czyli niepotrzebna jest zgoda konsumenta, żeby do niego zadzwonić, tak się przynajmniej wydaje. Natomiast w tym pierwszym, to jest magiczny artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego. To jest temat, który zaczął rozgrzewać przedsiębiorców mniej więcej w styczniu 2014 roku, gdy się zorientowano, że na samym końcu ustawy wrzucono coś, o czym nikt wcześniej nie miał zielonego pojęcia. I ta dyskusja w dalszym ciągu trwa. Dołożono takie magiczne trzy słowa, telekomunikacyjne urządzenia końcowe, dorzucono jeszcze i. I tak naprawdę o te telekomunikacyjne urządzenia końcowe tutaj chodzi, o interpretację, czym jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe, czym jest marketing bezpośredni, kim jest abonent i kim jest użytkownik końcowy. Chcąc, jako prawnik, chcąc zinterpretować, o co chodziło, najczęściej otwieramy co? Uzasadnienie. Tak? Ktoś, kto pisał przepis, powinien w uzasadnieniu wytłumaczyć, po jakiego grzyba to wprowadził. Tymczasem tutaj w uzasadnieniu, pisanym chyba dosyć pobieżnie i skurtowo, napisano jedynie tyle, że to stanowi implementację jakichś tam przepisów unijnych. Tak? Gdyby się wczytać w te przepisy unijne, to z grubsza zwróćcie jedynie uwagę, że tu mamy do czynienia ze zgodą konsumenta, nie uwzględniono tego, tu osoby fizyczne, czyli w brzmieniu, które wprowadzono, ono jest tutaj, tych elementów nie uwzględniono, nie pojawia się tutaj ani osoba fizyczna, nie pojawia się tutaj konsument.
Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to to, że 25 grudnia 2014 roku przedsiębiorca X zaczął się zastanawiać, czy on może zadzwonić do przedsiębiorcy Y, z którym nie ma absolutnie żadnej relacji, ale jest zainteresowany jego ofertą, czy on może zadzwonić, żeby nawiązać współpracę. Czytając ten przepis, zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Czytając to bardzo wprost, trzeba by było sobie powiedzieć, że nie. Nawet jeżeli przedsiębiorcy mają na swoich stronach kontakt, numer telefonu, nie mógłbym takiego telefonu wykonać, co jest oczywiście absolutnie absurdalne i tak naprawdę cały 2015 rok i w dalszym ciągu wielu prawników i przedsiębiorców spędza na tym, żeby przechytrzyć ten przepis i tak go zinterpretować, aby pewne działania były możliwe. Co to są telekomunikacyjne urządzenia końcowe? Sama ustawa to definiuje, natomiast w dużym skrócie, telefony stacjonarne łapią się, komórkowe łapią się, tablety, faksy, tego typu urządzenia jako środki komunikacji jak najbardziej będą tutaj wchodziły nam w grę i będzie to brane pod uwagę. No bo zauważcie, jeżeli chcielibyśmy do kogoś inaczej, prowadzicie sklep internetowy, sprzedaliście coś komuś, za 2 tygodnie po tej sprzedaży chcecie zadzwonić i zapytać, czy on jest zadowolony. Normalne dbanie o relacje z klientem, to czy realizujecie cel marketingu bezpośredniego? W którym momencie zaczyna się marketing bezpośredni i jak należy to rozumieć? Niestety, oczywiście sama ustawa tego nie definiuje. Zasady są takie, że powinniśmy wtedy sięgnąć do języka, do słownika języka polskiego, albo też do dorobku orzecznictwa, do decyzji takie, jakie w obrocie już funkcjonują. I zwróćcie uwagę, to jest akurat przykład dalece przerysowany. W 2012 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podjął się wytłumaczenia tego, czym jest według niego marketing bezpośredni. I możemy się zgodzić, że istotą jest działanie na celu kształtowanie popytu. Okej, tak ma działać marketing, żebyśmy mogli sprzedawać więcej. Marketing więc nie polega wyłącznie na reklamie, okej, ale obejmuje także inne działania, ale w efekcie prowadzi do sprzedaży towarów lub usług. Najciekawsza końcówka. Zgodnie z takim rozumieniem marketingu, przekazy takie jak życzenia z okazji świąt wysyłane do klienta stanowią przekaz marketingowy. Trochę daleko, prawda? Bo gdyby w ten sposób to faktycznie przyjąć i zgodzić się z taką interpretacją, to po 25 grudnia 2014 zadzwonienie nawet między B2B z życzeniami świątecznymi byłoby objęte karą. Absurd. Totalny absurd. Co powoduje ten absurd? Ano to, że temat zgody, temat tego, czym jest zgoda, on się przewija wielokrotnie. On się przewija w ustawie o ochronie danych osobowych, o której dzisiaj była mowa. On się przewija w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli tam, gdzie mamy regulacje dotyczące e-mail marketingu, wysyłania SMS-ów, MMS-ów. I on się pojawia w prawie telekomunikacyjnym, tylko że w prawie telekomunikacyjnym dotychczas ten dorobek orzecznicy, najmniej zajmowano się tą definicją tak naprawdę w praktyce. Jak gdyby jest taka naturalna tendencja do tego, że jeżeli ja jako Michał Kluska kiedyś zgodziłem się komuś, żeby mógł do mnie wysłać maila, żeby mógł mi wysłać SMS-a, to czemu mam się ekstra godzić na to, żeby mógł do mnie zadzwonić, czemu nie można tego zrobić w jednym oświadczeniu za jednym zamachem, skoro oddaję część swojej prywatności na rzecz tego, żeby ktoś do mnie kierował przekazy marketingowe. Ano dlatego, że znowu funkcjonują pewne wytyczne, pewne decyzje, przede wszystkim GIODO, mówiące o tym, że nie, te oświadczenia, te kanały powinny być rozbite. Czyli w takim skrajnym przypadku, kiedy korzystam z danych osobowych, kiedy wysyłam SMS-y, MMS-y, e-maile i kiedy chcę dzwonić, powinienem zbierać 3 oświadczenia. Od każdej jednej osoby, obojętnie czy jest to konsument, czy przedsiębiorca, nie ma to większego znaczenia. Jest to absolutnie skomplikowane, trudne i mało który przedsiębiorca był na taką nowinkę przygotowany. To, co jest jeszcze ciekawe, to przedsiębiorcy próbowali zrobić taki myk, że okej, skoro
nie mogę dzwonić w celu marketingu, nie mogę dzwonić, żeby sprzedać swoją usługę, towar, no to zadzwonię, żeby zapytać, czy w przyszłości będę mógł dzwonić właśnie w kwestii marketingu. No i w tej chwili interpretacja jest taka, że nie, przynajmniej takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa i Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli każdy z nas nie może wykonać tych x milionów połączeń, tylu ilu jest Polaków, żeby zapytać go, czy drogi Kowalski, w przyszłości życzysz sobie, abym do ciebie zadzwonił, bo a nuż będę chciał ci coś sprzedać. Takiej możliwości na ten moment nie ma. Bardzo ciekawy jest temat sankcji, ponieważ naruszenie tego przepisu, czyli w skrócie zadzwonienie do kogoś bez zgody, obwarowane jest potencjalnie wysoką karą finansową, 3% przychodu. Tylko zwróćcie uwagę, bo jest jednym ze sposobów biznesowych na obniżenie tego ryzyka jest po prostu outsourcing usług. Po 25 grudnia 2014 okazało się, że nagle dużo firm na polskim rynku chce podjąć to ryzyko i za kogoś obdzwonić określoną bazę, licząc na to, że zabierze w ten sposób na siebie ryzyko. Przedsiębiorca jest zadowolony, bo myśli, to nie ja dzwonię, nie mój problem. Natomiast nie do końca, bo przepis ten, który pozwala nakładać ewentualnie tą karę, nie jest na tyle precyzyjny, żeby móc powiedzieć, że okej, skoro to zrobił ktoś inny na moje zlecenie, to ja jestem kryty. Ale czy jest się czego bać? Bo akurat prawnik w dzisiejszych czasach dosyć taki działający na styku biznesu i prawa musi doradzać kwantyfikując ryzyko, żeby umieć je oszacować tak naprawdę i precyzyjnie doradzić klientowi, to patrząc przez pryzmat ryzyka, dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 25 grudnia, 29 października, mamy 85 skarg związanych z marketingiem bezpośrednim. Dużo? Niekoniecznie. Z tego 20 dotyczy maili. Faktycznie my wszyscy nauczyliśmy się, że ten spam nie jest już tak tolerowany, jest coraz częściej zgłaszany. SMS-y, 4 osoby, 60, telemarketing. Nie lubimy, jak się do nas dzwoni od tak, po prostu najzwyczajniej w świecie, przerywa, 7 rano dzwoni dany przedsiębiorca, że chce nam coś tam sprzedać. No dobra, ale 60 skarg na 30 ile? 8 milionów Polaków mniej? Nie tak wiele, prawda? Historia niestety pokazuje, że pomimo, że 60 skarg wydaje się niedużo, to mamy rok 2012, wtedy ten przepis obowiązywał, tak jak pokazałem w trochę nieco innym brzmieniu, 5 milionów złotych kary, wykorzystanie 8 milionów numerów. W loterii SMS-owej, loteria Orange, kara nałożona, z tego co wiem, zapłacona. Także nie jest to przepis martwy, on był w przeszłości wykorzystywany. No akurat tutaj bardzo duży przedsiębiorca dostał po uszach, ale gdyby nikogo nie namawiam do tego, żeby go nie przestrzegać. Czy przez ten rok wydarzyło się coś niedobrego pod nowymi przepisami oprócz skarg? Z tego co ja wiem, jest jedyne postępowanie wyjaśniające Filip Jak Polska. Myślę, że część z Was miała okazję taki telefon odebrać. I właśnie w tego przedsiębiorcę prezes UOKiK sprawdza pod kątem naruszenia właśnie tego nowego artykułu 182 prawa telekomunikacyjnego. Wyniku tego postępowania ja na dzień dzisiejszy nie znam, ale wydaje mi się, że to jest jedyne postępowanie, jakie jest prowadzone. Żebyście mieli też świadomość, przez ten cały 2015 rok, ujejku, odbyły się naprawdę dziesiątki spotkań i to z przedstawicielami UKE, UOKiK-u, najróżniejszych ministerstw i wiele mądrych głów głowi się nad tym, jak ten nieszczęsny przepis 172 interpretować, tak żeby nie zabić po prostu biznesu. Jakie są pomysły? No, pomysły są najróżniejsze. Od pierwszego, który tak naprawdę mówi, dobra, to uchwalmy nową ustawę, zmieńmy ten przepis. Od takiej interpretacji, żeby umożliwić po prostu zadzwonienie i zapytanie, czy ja w przyszłości życzę sobie taką komunikację otrzymywać telefoniczną. Przez to, żeby móc oficjalnie, żeby było wiadomo, że można łączyć te zgody w jeden kanał, w jedno oświadczenie, że skoro ktoś mi się kiedyś zgodził na otrzymywanie maili, SMS-ów, to równie dobrze zgodził mi się już wtedy na telefon.
Tak naprawdę ten cały czas cel marketingu bezpośredniego. Warto by było kiedyś uzyskać taką interpretację, że jeżeli ja dzwonię i pytam się, czy serwisant może przyjść podłączyć usługę do pana w poniedziałek o 9 rano, żeby nikt nie powiedział, że to jest cel marketingu bezpośredniego. Albo gdy dzwonię i mówię, przepraszam, mam opóźnienie w moim sklepie internetowym, przesyłka dotrze do pana 2 tygodnie później, żeby również nie było wątpliwości, że to nie jest marketing bezpośredni i takie połączenie można swobodnie wykonać. Aż w końcu odróżnienie marketingu bezpośredniego od informacji handlowej to się nieco łączy z piątką. U nas nie jest jeszcze tak źle. Ja przywołałem tutaj przykład akurat Niemiec, gdzie bardzo ostre przepisy dotyczące ochrony prywatności czy ograniczenia zimnych telefonów funkcjonują już od 2009 roku z bardzo wysokimi karami, bo nawet do 300 tysięcy euro. Gdzie dosyć skutecznie, z tego co wiem, udało się ten rynek ukrócić. W Polsce według różnych szacunków w różnych call center, czy w ogóle osoby związane z branżą telemarketingową, to jest między ćwierć, a nawet 500 000 osób, więc to jest potężny obszar i bardzo duża grupa, która ewentualnie byłaby dotknięta, gdyby aż tak surowe i restrykcyjne i egzekwowane przepisy, jak to ma w Niemczech miejsce, u nas wprowadzono. Tak to wygląda po roku. Można powiedzieć, że ten rok z jednej strony nie został dobrze wykorzystany, bo nie ma twardych rozwiązań, ale z drugiej strony, tak jak pokazałem, niewiele negatywnych konsekwencji dotychczas spotkało przedsiębiorców i podejrzewam, że będzie trochę jak z cookiesami, prawda? Bo przepis wprowadzający wymóg uzyskania zgody na cookiesy był podobnie przedmiotem wielu dyskusji. Za brak uzyskania zgody wyraźnej na cookiesy też jest kara do 3% przychodu, a z trzeciej strony jakoś nie słychać, żeby te kary faktycznie były realnie przez urząd nakładane.